11 lat temu nagrałem piosenkę o tym, że chciałbym zostać youtuberem. Chcę zostać youtuberem. Byłem strasznie małym gówniarzem i ta piosenka zobaczyło 2000 osób. Ale to, co wydarzyło się przez kolejne 11 lat, przeszłoby na pewno oczekiwania małego mnie. No i spowodowało, że udało się uzyskać coś, co wtedy wydawało się nieosiągalne. A, złoty przycisk. Ten jest akurat wibrosów? Ona. Więc mam w takim razie jednak dwa przyciski. Ostatni raz, kiedy regularnie nagrywałem, to było chyba faktycznie 3 lata temu. I przez te 3 lata wydarzyło się tyle. W sumie mało się wydarzyło. Ten film będzie ciężki dla mnie do nagrania, ale żeby trochę rozluźnić i żeby było mi trochę łatwiej, przygotowałem drugą kamerę jak Boxdel, żeby mógł czasami tak skakać, robić niezauważone cięcia i będzie mi na pewno łatwiej wtedy uporządkować trochę myśli. I przygotowałem sobie też wszystko na tablecie, co bym chciał tutaj powiedzieć. Będziecie mieli w ogóle na dole takie najważniejsze jakby rozdziały, bo wydaje mi się, że ten film może być trochę chaotyczny, więc wszystkie, jak coś was zainteresuje z tego filmu, to sobie obejście. Chociaż no, chciałbym, żeby to był taki trochę też film pokazujący takie Draw My Life, tylko trochę takie bardziej chaotyczne, bo próbowałem usiąść do tego jakiegoś scenariusza związanego z tym filmem, ale trochę ciężko mi to wszystko ułożyć. A nawiązanie do Bogdela w sumie jest dosyć ciekawe, ponieważ chciałbym wam opowiedzieć teraz na samym starcie trochę początek mojej historii, bo ja nigdy nie mówiłem za bardzo, skąd się wziąłem, co się działo, a zacząłem w sumie YouTube'a robić trochę przez Boxdela i innych YouTuberów, którym robiłem grafiki. Boxdelowi zrobiłem kiedyś na samym początku kanału Idelity. To był Boxdel już. Kurde. Tak, chyba Boxdel. Nie wiem, ale zrobiłem te grafiki, które widzicie na koszulce Dreama. Specjalnie założyłem green screena, żeby można było fajne grafiki i trochę to uprzyjemni oglądanie tego filmu. Tak, ale zrobiłem dużo grafik i w sumie uznali, że może jestem spoko, może nie do końca i żebym nagrywał dzięki temu YouTube. No i tak się to zaczęło. Zacząłem robić na początku jodę. Dużo osób z was tego nie będzie wiedzieć, ale na jodzie wbiłem pierwsze 20 tysięcy subów na tym kanale, na którym się aktualnie znajdujemy. Ojojo! I mam do tego fajną rzecz do pokazania. Ups. A! Zrobiłem raz z moją mamą taki projekt butów. Mam nadzieję, że wszystko widać. To jest całe moje 10 lat życia na YouTubie. Są tutaj dla mnie najważniejsze osoby, najważniejsze rzeczy, najważniejsze projekty. Pokażę wam tutaj na zbliżeniach. Tak zacząłem YouTube'a, później stworzyłem jodę, potem w sumie też Boxdel sprawił, że powiedział: stary, nie podawaj się za jakiegoś małego gnoma, tylko weź normalnie swoim głosem rób. Więc w sumie Boxdel spowodował trochę, że tego jody nie było. I to w sumie się trochę opłaciło, bo ludzie mi pisali, żebym wyjął kija z dupy, jak robiłem jodę, więc wyjąłem wtedy tak w sumie. Przez te 8 lat naprawdę udało się zrobić więcej, bo 11 lat, 3 lata przerwy, więc przez 8 lat byłem taką osobą, na przykład Yoshi, jak mnie poznał, to było jakieś 5 lat temu, to mówił, że jestem jedną z najbardziej pracowitych osób, ponieważ wtedy nagrywałem daily, były nawet czasami i były na wakacje, w których robiłem 2 filmy dziennie. I naprawdę sprawiło mi to przyjemność, ale w pewnym momencie właśnie wydaje mi się, że jakieś dużo spraw się natłoczyło. Były jakieś sprawy sercowe, które długo gdzieś we mnie siedziały. Były jakieś nie do końca dramaty, ale pojawił się też COVID. Trochę ludzi podchodziło. I to się wszystko tak wydaje natłoczyło, że jakoś nie miałem za bardzo ochoty robić tego YouTube'a. Jakoś. Problem był też taki, że zawsze już tworzyłem content dla najmłodszych i fajnie robi to na przykład Wojan, że Wojan robi to stale i w momencie, kiedy ci najmłodsi, znaczy widzowie dorastają, to ciągle pojawiają się nowi, którzy to oglądają. Natomiast ja przez to, że zrobiłem tę przerwę, to powiedzmy w 2 lata ktoś dorósł, wrzuciłem znowu filmik z Minecrafta. No i ci, co dorośli, nie interesują już filmy w Minecrafta, nie klikały te rzeczy. I wtedy się trochę demotywowałem. Co prawda, jestem osobą, która nie do końca jara się pieniędzmi, nie podąża za nimi. Dlatego też wydaje mi się, że trochę ciężko mi było w ogóle zmotywować się do robienia czegoś na YouTubie. Chciałem wrócić z czymś mocnym i prawie się udało w sierpniu. Aczkolwiek też wydarzyły się jakieś przeprowadzki, jakieś sprawy na głowie. Chciałem zrobić ten projekt bardzo dobrze. No i
pół roku temu postanowiłem zrobić sobie taki miesiąc zrzucania shortów, na którym wbiłem 80 tysięcy subów, dzięki czemu trochę może niezauważenie wbiłem ten milion subów, ale cel udało się zdobyć. I tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ od samego małego, kiedy nagrałem tę piosenkę o tym, że chciałem zostać youtuberem, miałem cel miliona subów. I już byłem gotowy pół roku temu powrócić. No ale skończyłem trochę bez celu. Nie miałem jakoś motywacji specjalnie. Wydaje mi się, że trzeba sobie stawiać trochę ambitniejsze cele za młodu, ponieważ potem jak się je osiągnie, to może być trochę klapa. Były też dookoła mnie osoby, które mnie demotywowały, ale wydaje mi się, że przez ostatnie kilka miesięcy udało mi się odmienić te osoby, albo też kilka osób zmienić po prostu, dodać sobie nowych znajomych, którzy sprawili, że teraz mam jakieś swoje cele. Dla mnie w ogóle niesamowite jest to, że że zaczęło się właśnie od tamtej piosenki o tym, że jestem youtuberem i w sumie najbardziej kojarzony właśnie jestem chyba z piosenkami. W top 20 moich filmów chyba 15 jest piosenkami, więc jakoś tak wyszło. I niesamowite jest to, że moja najpopularniejsza piosenka to jest Herobrine. Ma tyle samo wyświetleń, co piosenka Znowu Mam Bana, która dla mnie jest takim klasykiem klasyków, jeśli chodzi o YouTube'a. Więc no, dla mnie to było naprawdę niesamowite. To mogę sobie odznaczyć. No i naprawdę chyba za to wam dziękuję. No dobra, ale czas przejść do trochę innej rzeczy. Zrobiliśmy już trochę takie Draw My Life, ale chciałbym już przejść do głównego motywu tego odcinka, czyli jest to ostatni film. Ostatni tego typu film, ponieważ chcę zrobić ostatnią próbę YouTube'a. Już tak mi się wydaje. Bo próbowałem kilka razy, zawsze były te przerwy i teraz chcę zrobić faktycznie moje ostatnie podejście i spróbować zrobić ostatni raz coś i w tym celu jakby chciałbym robić coś, co dalej mi się najbardziej podobało, czyli nagrywanie filmów głównie skierowanych do dzieci, tak jak kiedyś Minecraft Ekipa, ale do tego powstanie oddzielny kanał, na którego serdecznie was zapraszam. Kanał się nazywa Szymuś i tam będą się pojawiać filmy codziennie. Natomiast na tym kanale, na którym się teraz znajdujemy, będą się pojawiały filmy RP z Minecraft Miasta i one będą naprawdę takie bardzo fabularne RP, będą tam zapraszał wiele youtuberów. I od momentu, kiedy pojawi się pierwszy filmik na tym kanale, pojawi się też daily na kanale Szymuś. YouTube teraz strasznie dziwnie działa i chciałbym, żeby ten kanał faktycznie był taki główny, na którym teraz jesteśmy i na którym filmy się pojawiają raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i które będą faktycznie bardzo dopracowane. I w tym celu też chciałem założyć kanał Szymon, więc mamy tutaj kanał też Szymon, na którym będę robił takie luźne filmy. Będę tam robił poradniki do Minecrafta. Chciałbym znowu zrobić podejście do zrobienia bedwarsów na command blokach i jakichś może innych trybów, nie wiem, box PvP może się uda stworzyć na command blokach, czy coś takie jakieś inne śmieszne rzeczy. Tam będę też streamował i tam odpowiem także na zarzuty śmiesznego, który ostatnio nagrał na mnie film, który nawet ma teraz 200 tysięcy wyświetleń, więc chciałbym na tamtym filmie się odwołać do tego, co on mi zarzuca. Więc tam będą właśnie takie filmy różne. Chciałbym też tam robić jakieś nowości z Minecrafta. Jestem chyba jedną z osób, które bardzo siedzą w nowych komendach i się interesuje, co nowego zostało dodane. Więc myślę, że tam będzie dużo takich filmów. Jeśli ktoś jest zainteresowany Minecraftem, to na pewno tam będzie zainteresowany tym, co tam się dzieje. Aczkolwiek chyba nie Minecraftowe rzeczy też tam będą. Więc mamy te trzy kanały. Zapraszam serdecznie do subskrypcji każdego z nich. Wydaje mi się, że Szymuś będzie takim moim teraz głównym oczkiem w głowie. Aczkolwiek no ostatnie półtora tygodnia, czy nawet dwa tygodnie spędziłem na montażu jednego filmu, który się pojawi na tym. Tylko w samym montażu, bo wszystko było robione jakieś dwa miesiące temu nagrywane, w którym wystąpią czy Dexy, czy Dranhis, Bluker, Kepcio, wystąpi też Yoshi. I wydaje mi się, że to będzie naprawdę genialny taki powrót do tego kanału, więc nie kończę. Chciałbym spróbować ostatni raz podejść do tego, do YouTube'owania. I był jeszcze jeden powód. Powód, który nie był totalnie zależny ode mnie, ale który powodował, że nie miałem jakoś psychiki, żeby wrócić na YouTube'a, bo wiedziałem, że kiedy to się wydarzy, będę miał kolejną przerwę. Złamałem sobie rękę w październiku i miałem operację, dzięki czemu teraz mam tutaj cały czas już ze sobą, będę miał glaszkę, którą ze sobą trzymam. Ale
To nie jest jedyna operacja, która czeka mnie. Będę miał także operację związaną z moimi zębami. Od 2 lat noszę aparat. Moje leczenie wymaga operacji i ta operacja ma się odbyć w grudniu 2022 roku. Tak, czyli prawie rok temu. A z operacją wiąże się mniej więcej 1,5-miesięczna przerwa, w związku z tym, że nie będę w ogóle mógł mówić, ponieważ będę miał to wszystko tutaj przywiązane i będę mógł jedynie pić przez słomkę. Jako, że od samego początku miałem powiedziane, że o, to już za 2 miesiące, a nagle to się przekłada. No to ja też tak przekładałem swoje plany na powrót. Mówię, a wrócę po operacji, już nie będę miał żadnej przerwy nałożonej. A tak to, zresztą, że ciągle to się przekładało, ciągle plan się przekładał. No i teraz już powiedziałem, nie ma co, skoro już kolejny czas czekam na tą operację i nie dostaję informacji, kiedy ona w ogóle będzie, to przestałem już się tym przejmować. Jak będzie ta operacja, nagram wam pełno filmów na zapas. Będę mógł w trakcie montować, więc jakoś dam radę. Najwyżej sztuczna inteligencja nagra te filmy i nawet się nie szczajcie, że to nie jestem ja. I chciałbym wrócić do ostatniej rzeczy, a mianowicie mówiłem wam o tym, że youtuberzy dali mi wielką szansę i którą wykorzystałem, przynajmniej przez pierwsze 8 lat. I chciałbym też w sumie stworzyć pewną społeczność. Przy okazji też trochę nie ukrywam, że chciałbym znaleźć fajnych ludzi, z którymi można pomontować filmy i ponagrywać na wszystkie moje 3 kanały. I stworzyłem Discorda, do którego możecie wejść. Tam będę robił na pewno live'y. Postaram się jakiś wieczór wybrać i po prostu będziemy robić jakieś stage'e, tak się to chyba nazywa. I tam będę jakieś robił live'y, poradniki jakieś, czy jakieś różne eventy, w których nawet będą do wygrania jakieś pieniądze, czy jakieś rzeczy. Więc tam właśnie chciałbym was zebrać. Jeśli potraficie na przykład, nie wiem, jeśli potraficie montować, albo chcecie się nauczyć montować, jeśli potraficie śpiewać, chciałbym robić więcej piosenek z wami. I jeśli macie jakiekolwiek inne talenty, nie wiem, rysujecie, albo chcecie zostać kiedyś aktorami, może takie występowanie w odcinkach Minecraft wam się przyda do tego, albo chcecie nabrać doświadczenia, albo chcecie też zostać po prostu youtuberem i jakieś małe rady chcecie otrzymać, to zapraszam na tego Discorda. Wydaje mi się, że tam uda nam się coś ciekawego stworzyć. Ale też będę chciał tam zgarniać was trochę do pomocy właśnie mi i też przy okazji oczywiście będę was za to płacić. Mam pieniądze z Coxcrafta, więc trzeba je trochę powydawać i porozdawać wam. Jest jeszcze jedna piosenka. To jest piosenka, która powstała na samym starcie, zaraz zobaczę, muszę to sprawdzić, bo teraz akurat mi to wpadło do głowy. Jest piosenka, która powstała też 11 lat temu, tylko że w marcu, i ona się nazywa Ktoś Mnie Potrzebuje. To był specjalny 1450 widzów, w którym śpiewam o tym, jak jestem wdzięczny. Jest was już prawie około 900 razy więcej. Blok diamentu i drzewo i drift. Dobra, nie, jeju. Chciałbym też podziękować, bo były to jakieś przeprosiny. Nie było przeprosin właśnie, więc chciałbym wam przede wszystkim przeprosić za to, że to tak wyglądało. Siebie chciałem też przeprosić, bo trochę zepsułem swoją szansę. Mam nadzieję, że uda mi się to uratować. Filmy, które teraz będą się pojawiać, wydaje mi się, że będą w fajnym poziomie, satysfakcjonującym mnie. No i podziękować wam. Może obejrzeć ten film 1000 ludzi. Nie wiem, jak to działa z tymi algorytmami, czy po kolejnym pół roku będzie tragedia. Ale dziękuję wam. No i proszę, żebyście mi wybaczyli, nie? I może obejrzeli te filmy. Na tym kanale chyba pojawi się jutro film. I tak samo na kanale Szymuś. Na Szymonie zobaczę, może uda mi się nagrać to. Nie wiem, czy wykorzystałem tamtą kamerę dużo, ale mieliście tam przynajmniej czaro NBA, a więc fajne rzeczy tam były. Zrobię to jakoś tak, żeby nawet jeśli się pojawi operacja tak nagle, to po prostu jakoś wam o tym nagram informację, albo może się uda zrobić filmy na zapas. Będę siedział 2 dni, 3, 4 i nagrywał ciągle tylko i wyłącznie na kanał dla dzieci. Tutaj też nagram i zobaczymy, nie? Abyśmy już widzieli się ciągle. Pozdra. Jedna subskrypcja skoczyła na początek. Moja mina rozwesela się. Blok diamentu i drzewo i drift. Wszystko mi mówi, że mnie potrzebują.